Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie nanodrona Cherson CX10. Zapraszam. Przysyłka przybyła do mnie z Banggood.com z magazynu europejskiego. Dostawca PostNL. Całość trwała około tygodnia. Zobaczmy co mamy w środku. Wszystko wygląda mniej więcej tak. Opakowanie w sumie jest dość słabe. Dobrze, że z tego co widzę mamy oryginalne opakowanie. Może nic się nie uszkodziło. Ceny drona wahają się od 60 do 100 zł. Kładkopter zakupiłem w zagranicznym sklepie. Przybył do mnie NL Postem z magazynu w Niemczech. Urządzenie dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych: pomarańczowym, zielonym, niebieskim i różowym. Różne sklepy, jak i różni sprzedawcy czasami wysyłają towar w opakowaniu zastępczym tylko z naklejką CX10 mi udało się utrzymać drona w oryginalnym opakowaniu. Na pudełku mamy informacje takie jak Nazwę i logo producenta Cherson. Model CX10: czterokanałowy system nadawania i odbierania danych, minimalny wiek od 14 lat, dual mode, ruchy w trzech płaszczyznach, bezprzewodowy kontroler, sześciosiowy system stabilizacji. Z drugiej strony mamy informację dotyczącą obrotów o 360 stopni. Dalej są pokazane dwie wersje kolorystyczne: niebieska i w tym przypadku czerwona. I tutaj jest naklejka ze sklepu oraz naklejka certyfikatu europejskiego. I tutaj znowu to samo. I to wszystko. A na górze mamy naszego drona. To teraz przechodzimy do rozpakowania. W środku znajduje się. Mini aparatura w barwach biało-niebieskich w kształcie pada jest naprawdę naprawdę malutka, zasilana dwoma bateriami AAA, instrukcja obsługi w języku angielskim. Ładowarkę USB i cztery zapasowe śmigła oraz samego drona. Dron jest naprawdę minimalnych rozmiarów. Jest to około 4 centymetrów. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania kolejnych części, jak i poprzednich i oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do następnego razu. Cześć.